Szanowni Państwo, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej wraz z młodymi liderami list wyborczych SLD. Pan przewodniczący zabierze głos, potem dwójka z młodych liderów i przejdziemy do pytań w sprawach bieżących również. Bardzo proszę, oddaję głos. Młodzi ludzie, młodzi Polacy, młode pokolenie to szansa naszego kraju, to nadzieja naszego kraju, ale to przede wszystkim siła i rozwój Polski. Młodzi ludzie, którzy rozpoczynali swoją edukację po roku 89, którzy już w innych realiach zdobywali doświadczenie na uczelniach, uczyli się języków, ale przede wszystkim to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to, że jesteśmy w tej wielkiej rodzinie krajów europejskich, dało młodym ludziom wielką szansę. Dziś młody człowiek świetnie zna nowe technologie. Rewelacyjnie radzi sobie z internetem, z komputerami. Świetnie wie, że świat gna do przodu. Młody człowiek zna bardzo dobrze języki. Młody człowiek spogląda na świat już inaczej. Wie, że świat zmniejszył się. Daje większe możliwości, że dzisiaj może bardzo szybko przemieszczać się z kraju do kraju. Młody człowiek wie, że trzeba się uczyć i rozwijać. I młody człowiek musi mieć szansę. Mam takie wrażenie i takie poczucie, że dzisiaj młode pokolenie jest pokoleniem straconym. Że nie daje się im szansy. To dobrze wykształcone pokolenie często jest spychane w firmach, w dużych przedsiębiorstwach, również w polityce. SLD stawia na młodych ludzi. Dajemy im szansę. Dajemy im szansę na listach wyborczych, dajemy im szansę w codziennej pracy. Daliśmy im szansę również w wyborach samorządowych. Dzisiaj młodzi ludzie są na jedynkach. Ponad 30% naszych pierwszych miejsc na listach to bardzo młodzi ludzie. Ale to młodzi ludzie wykształceni. Dzisiaj już z dużym doświadczeniem i dorobkiem samorządowym, ale również na uczelniach, w prywatnych firmach. Chciałbym bardzo, aby tak jak dzisiaj SLD daje szansę młodym ludziom, tak jak SLD daje szansę młodym ludziom na listach, tak aby ci młodzi ludzie mieli szansę w firmach, również w telewizji, w radio, w gazetach, w portalach internetowych, żeby byli doceniani, bo przecież znają dobrze języki. Bo przecież uczyli się tyle. Bardzo dużo czasu włożyli w swoją edukację. Państwo inwestowało w młodych ludzi. Młodzi ludzie są dzisiaj naszą przyszłością. Chciałbym, i to jest moje marzenie, aby młodzi ludzie mieli szansę, aby umowy śmieciowe, aby ten wyścig szczurów pracy nie powodował, że ciągle patrzą niepewnie w przyszłość. Że się boją, że przyjdzie ktoś i za 100 zł mniej powie, że może pracować, dlatego zostanie ktoś inny wyrzucony z pracy. Aby bez obaw patrzyli w jutro, aby nie bali się, że nie będzie mieszkania, że nie będzie przedszkola, szkoły dla ich dzieci, aby nie bali się łączyć się w pary, aby nie bali się mieć dzieci. Moje marzenie jest takie, aby młodzi ludzie dostali szansę, aby ta szansa była dana wszystkim młodym Polakom, w których państwo zainwestowało. SLD taką szansę daje. Mamy dzisiaj najwięcej młodych ludzi na listach, ale przede wszystkim mamy najwięcej młodych liderek i młodych liderów. Dziękuję bardzo i proszę Państwa, najmłodszy kandydat startujący na pierwszym miejscu z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Jakub Kwaśny, 26 lat, jedynka w okręgu tarnowskim na południu. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ale tak jak powiedział Pan Przewodniczący, SLD daje szansę młodym ludziom. SLD dało szansę również mnie. Jestem na pierwszym miejscu w okręgu tarnowskim. I chciałem dzisiaj powiedzieć, że to, że młodzi ludzie, którzy kończą studia, akurat tak się składa, że uczę na dwóch uczelniach i widzę to na co dzień, młodzi ludzie kończą swoją edukację, są świetnie wykształceni, znają języki i oni idą do pracy za 1300 zł brutto, ci ludzie nie mają szansy na własne mieszkanie, ci ludzie nie mają szansy na to, żeby w normalnych warunkach założyć rodzinę, żeby urodzić dziecko. Tutaj, w tej książeczce, Bez obaw dorosłość, to jest część element programu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Jutro bez obaw, jest odpowiedź na to, co trzeba zrobić. Sposobem, żeby rodziło się więcej dzieci, jest chociażby to, aby ułatwić dostęp do mieszkań młodym ludziom. Dzisiaj nie mają szansy na kredyt, a przecież powinni pracować, powinni być godziwie wynagradzani i powinno ich być stać na to, aby wziąć kredyt i mieć własne mieszkanie. Dzisiaj rozmontowano Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. TBS-y nie budują kolejnych mieszkań. Ci młodzi ludzie nie mają perspektyw.
chciałbym, aby moi studenci, moi rówieśnicy za kilka lat rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej mieli takie możliwości. I po to właśnie chcemy, działać, startować i być w parlamencie, żeby to zmienić. Wiemy jak i mamy program. Dziękuję bardzo i dr Magdalena Ogórek, startująca z drugiego miejsca w okręgu rybnickim. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, drodzy Polacy, szczęśliwa młoda kobieta to jest kobieta zrealizowana. To jest kobieta, młoda kobieta, która nie musi wybierać między drogą kariery zawodowej a poświęceniu się rodzinie, a często musi stać przed takim dylematem, ponieważ są niedostępne żłobki i przedszkola. Proszę Państwa, ja sama jestem również wykładowcą akademickim i studentki często pytają, i co dalej, skończymy dwa kierunki studiów i co będziemy dalej robić? Czy będę zdana tutaj na małżonka, czy generalnie na jakiś szczęśliwy los? My nie możemy oddawać swojego życia szczęśliwemu losowi, tylko dobremu programowi. Proszę Państwa, gdyby dzisiaj ziściły się aktualne słupki sondażowe, to po wyborach Platforma sięgnęłaby nam bardzo głęboko do kieszeni. Sięgnęłaby do kieszeni nam, młodym matkom, a my czujemy to najmocniej. Aktualnie podwyższono nam 7% VAT na ubranka dla dzieci. My nie chcemy takiej Polski, my chcemy Polski według Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Proszę Państwa, ja mam szansę, jestem dwójką w Rybniku, mnie Sojusz Lewicy Demokratycznej dał szansę, ale ja bym chciała, żeby taką szansę miały również moje rówieśniczki, młode kobiety, dziewczyny po studiach. Pozwólcie Państwo, że na koniec Państwu przedstawię całą drużynę, która dzisiaj przed Państwem stanęła. Kubek Kwaśnego już Państwo znacie, Magdalena Ogórek, Tomasz Kamiński, lider podkarpackiego SLD, jedynka w Rzeszowie, a Krzysztof Gawkowski, jedynka w Płocku, bardzo proszę Sławomir Kopeciński, jedynka w Kielcach, województwo świętokrzyskie, Dariusz Joński, znacie Państwo, kandydat na prezydenta Łodzi, jedynka w Łodzi, Tomasz Garbowski, jedynka w Opolu, Łukasz Naczas, znacie Państwo z teledysku i nie tylko, jedynka w Gnieźnie, Paulina Piechna-Więcka, trójka z Warszawy i Jędrzej Wijas na czołowych miejscach w Szczecinie. Dziękujemy Państwu za spotkanie, życzymy miłego dnia. Ja dziękuję Panie Przewodniczący, dziękuję Wam. To wygra SLD!